Pniewo. Tu wraz z tatą mieszka 9-letni Bartek. Uczęszcza on do szkoły podstawowej, osiągając ponadprzeciętne wyniki w nauce. Interesuje się on sztukami walki i razem z tatą trenuje ninjutsu. Niestety w ich rodzinie panuje tajemnica. Tata Bartka nigdy nie zdradził mu, czym tak naprawdę się zajmuje. Bartek pewnego dnia, zamiast udać się do szkoły, postanowił iść za tatą i rozwiązać tajemnicę. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Ja już przebrany w strój od taty, w którym zawsze chodzę do szkoły, tylko gdzie jest tata? Czekam właśnie, a zrobi mi śniadanie i nie widzę go tutaj. Chyba będę musiał zejść na dół do sypialni i go obudzić, bo widzę, że problem będzie. O, już widzę, jak chrapie. No pięknie. Dobra, idziemy tutaj, bokiem zajdziemy. Tato, tato, pobudka, tato, wstawaj. Dzień dobry, synek. Dzień dobry, ale masz witam. Piękny strój. Widzę, że mój strój już założyłeś. Gotowy już do szkółki jesteś? Tak, jestem już gotowy, tylko czekam, aż wstaniesz, żebyś zrobił mi w końcu śniadanko. Jestem głodny i chcę zjeść, żebym był po prostu silny i żeby mój mózg bezproblemowo dzisiaj pracował, a wiesz... Osiągam ponadprzeciętne wyniki w nauce, także muszę dostarczać jakąś energię do mojego mózgu. Także weź mi coś, może ugotuj coś fajnego, co? Zobacz, no nie ma problemu, już ci robię śniadanko. Zobacz, tutaj do kociołka dajemy wodę i zaraz zobaczysz, tutaj jeszcze muszę coś spichcić. Ugotujesz o, mi i coś? mam dla ciebie tutaj spaghetti, o, proszę bardzo. Odsuń się. Ty tato, to szybko zawsze robisz, ja normalnie nie mogę. Ale takie spaghetti, proszę bardzo, smacznego. Wymarzone śniadanko. A jeszcze powiedz mi, jak tam twoje ocenki w szkole? Dobrze się uczysz? Dobrze się sprawujesz tam w szkole? No kurczę, tato, jestem najlepszy w klasie, mam same piątki. Ostatnio wygrałem olimpiadę matematyczną, także naprawdę idzie bardzo dobrze. Wszystko mega. Super, dałeś mi podstawę tak naprawdę i warunki do nauki, także dziękuję ci za to. Okej, to ja tu sobie... Całe szczęście, nie ma problemu. Okej, zjadłem. Bardzo pyszne śniadanko. Wiesz co, ja będę właśnie już musiał, żebym wygrywał kolejne olimpiady, już się muszę zbierać ogólnie do szkoły. Także, kurczę, w ogóle tato, coś mi się przyczepiło do pleców, w ogóle to jest chyba ta miska od tego, tych. Czek, no zabieraj. Widzę. Już zjadłem. Dobra, to wezmę. Weź umyjesz tą miskę, bo trochę się pobrudziła. Tak, ja się tym zajmę, ty idź już do szkółki, bo się spóźnisz. A, dobra, słuchaj, to ja wezmę teraz plecak, do plecaka sobie wsadzę książki, dzisiaj mamy przyrkę, matematykę... I jeszcze WF-ik, ale do tego mi książka nie jest potrzebna. Wezmę sobie jeszcze do religii, żeby tutaj ten i wezmę jeszcze książkę. Synuś, ty się dopiero rano pakujesz do szkoły, no. Miałeś, zawsze ci powtarzałem, wieczorem się pakuj, żeby już rano był przygotowany. Już idę, bo już na 8 mam, to za 2 minuty mi się lekcje zaczynają. To pa, ja lecę. To pa. Dobra, idziemy. Ogólnie plan jest dzisiaj taki. Tak naprawdę nie idę do szkoły, chcę śledzić tatę. Ja nie wiem w ogóle, czym on się zajmuje na co dzień. I on zawsze wychodzi właśnie z domu, zbiera się kiedy jak ja pewnie wychodzę do szkoły i nigdy mi nie chciał powiedzieć, co tak naprawdę robi i czym się zajmuje. Dlatego dzisiaj... O nie, wyszedł. Będę go dzisiaj śledził i muszę zobaczyć, co on tak naprawdę robi. Także na F5 muszę to sobie sprawdzić tutaj. O, widzę, że tam coś kombinuje. Zobaczymy, co tak on naprawdę na co dzień robi. Ja się zastanawiam właśnie, z czego my żyjemy i czym on się tak na co dzień zajmuje. Także będę sobie tutaj właśnie za nim szedł i dzisiaj sobie odpuszczę tą szkołę, ale nadrobię zaległości później. Przebiera się w ogóle. Przebrał się w jakiś czarny strój. Bardzo dziwny. Trochę podobny do mnie ten strój, ale trochę taki bardziej zaawansowany. On się położył w ogóle. Położył się w tych bluszczu i ja w ogóle nie widzę go w tych krzakach. Gdzie on jest? On się tu gdzieś czai. Co to za mucha? Słyszę jakąś muchę. Wstaje. Dobra, ja się kładę. Dobra. Teraz ja się będę skradał. Coś mi tutaj brzęczy. Co tu się dzieje? Musimy uważać tylko, żeby mnie nie zobaczył, bo będzie problem jak tak naprawdę. O nie. Stał, muszę uważać. Co on robi? Rzuca czymś w świnie? Ja nie wiem w ogóle, gdzie on jest. To gdzieś z krzaków. O dobra, widzę go. Idziemy za nim. Shurikenami strzela jakimiś. Widziałem kiedyś to w telewizji. Je, w ogóle... Kim mój tato jest?
Ja nie mogę, co on potrafi, że on mnie czegoś takiego nie nauczył jeszcze. Wow, idziemy za nim, zobaczymy, co jeszcze mi pokaże. Jaką on ma w ogóle katanę. Jest, w ogóle, że to mój tato, ja bym nie pomyślał w ogóle, że to mój tato. Dobra, musimy trochę przyspieszyć, gdzie on tutaj zszedł, gdzieś na dół. O dobra, jest tutaj. Co on kombinuje, czai się z tą kataną? Tylko, że nie może mnie zobaczyć, nie może mnie zobaczyć. O nie, że mnie tylko nie zobaczył. Uff, co on tutaj zrobił? On wchodzi w ogóle do ludzi i tam ich atakuje, nie wiem, w ogóle walczy. Ja pierdzielę, no. Ja nie mogę. Nieźle, muszę przyznać, że to jest naprawdę dla mnie przerażające. Pierwszy raz w ogóle takie coś wpadło mi do... Taka myśl, żebym poszedł za tatą i w końcu zobaczył, czym on się zajmuje, ale... On jest najprawdopodobniej... On się potrafi wspinać nawet po ścianach. Ja bym kiedyś był chciał być takim jak on. Normalnie nie mogę. Dobra, przejdziemy sobie tutaj. Okej. I rzuca tymi shurikenami cały czas. Ja nie mogę w ogóle, że to mój tato. No nie pomyślałbym, że to mój tato. Nigdy bym na to nie wpadł. Co on jeszcze mi tu ciekawego... Potknąłeś się! Dobra, ja muszę gdzieś tu jakoś uciekać. O nie, wpadłem do wody, ja uciekam. Synuś! Ej, synuś, tato, co ty tu robisz? Tato, ja nic, ja właśnie... Przecież ty miałeś być w szkole, już, halo, synek! Już, chwila, tato. Chwila, Jezu. Daj mi wytłumaczyć. Okej. Dobra. Tato, słuchaj, ja wracam do szkoły, wiesz co, ja miałem przerwę teraz w szkole i już idę, wiesz, ja... Co ty mnie wkręcasz, przyznaj się, co ty tu robiłeś? No, tato, w szkole byłem, wiesz jak jest. Mów no, szczerze, bo widzę, że kręcisz coś. Przyszedłem dotlenić swój umysł, zobacz, mam tu wszystkie notatki nowe. Ale miałeś być w szkole, tak? Miałeś być teraz w UF, to gdzie ty teraz jesteś? No, jestem tutaj... No dobra, tato, wiesz co... Synu, powiedz mi prawdę, bo nie lubię, jak oszukujesz mnie. Dobra, powiem prawdę, tato, słuchaj. Zawsze zastanawiało mnie, co ty tak naprawdę robisz na co dzień. Czym się zajmujesz, jak pracujesz. Nigdy nie chciałeś mi tego powiedzieć. Od małego ukrywałeś to przede mną i była ta wielka tajemnica. Dlatego postanowiłem, że dzisiaj nie udam się do szkoły, tylko będę za tobą szedł i zobaczę, co tak naprawdę na co dzień robisz. Nie spodziewałem się tego. O nie, synek, dostajesz zaraz lanie. Nie, tato, słuchaj. Synu! Ja jestem normalnie z ciebie dumny. Iść do szkoły. Tato, słuchaj, ja jestem po prostu tak dumny z ciebie, że ty w ogóle jesteś taki ninją. Ja normalnie widziałem takie rzeczy w telewizji, tylko nie wiedziałem, że ty taki jesteś, że potrafisz tymi shurikenami rzucać. Ja nie jestem ninją, przestań, ja nie jestem ninją, no, jestem zwykłym chłopakiem. Ale bądźmy szczerzy, ja cię nie oszukałem, powiedziałem ci prawdę, to teraz ty też możesz już powiedzieć prawdę. Zresztą wszystko widziałem i szedłem za tobą. Także synusiu, kochany, nie jestem ninją, my tylko ćwiczymy ninjutsu, to nie jest ninja, rozumiesz? Tak, ćwiczymy ninjutsu, ale tak naprawdę widziałem, jak ty robiłeś coś innego poza naszymi treningami. Przebrałeś się w strój ninja, rzucałeś shurikenami, wspinałeś się... Ale zobacz, no co, przecież teraz stroju żadnego nie mam, o co ci chodzi? Nie wiem, jakim strojem widziałeś. No tak, bo się przebrałeś pewnie, jak mnie zobaczyłeś, żeby wszystko nie wyszło na jaw. No tato, bądźmy szczerzy wobec siebie, już minęło tyle lat, ja już jestem duży, już możesz mi powiedzieć, jak sprawa wygląda naprawdę, no weź. Synuś, dobra, muszę się przyznać, przepraszam cię. Znaczy, no nie mam za co cię przepraszać, ale tak, jestem ninją. Weź ubierz ten strój, mogę jeszcze cię zobaczyć raz w tym stroju świetnym, to było coś wspaniałego. Proszę bardzo. W ogóle to dla mnie było niesamowite widowisko, tato, co ty w ogóle robiłeś? Rzuć tym shurikenem może, chodź tutaj, co może jakieś jeszcze te świnie, weź pokaż jak to robisz, ja normalnie jestem pod takim wielkim wrażeniem. Chcesz nauczyć cię, synuś, no. Bo w sumie jak już wiesz o tej tajemnicy, to już mogę ci pokazać tato, to wszystko, zobacz. Tato, ja wiem, czemu ty mnie przygotowałeś, ty mi dałeś, jak ja byłem mały, podobny strój, ja chodzę w podobnym stroju do szkoły, to ja nie wiem, ty już planowałeś, że ja będę w przyszłości ninją, czy coś takiego? Ja wiedziałem, synu, że ty będziesz ninją. Ja nic nie planowałem, zobacz. O, teraz ty już dorosłem i po prostu teraz myślisz, że to... Ja też chcę, tato, daj spróbować, proszę cię. Ja chcę tamtą owcę na górze ustrzelić. Synku, trzymaj, please. Tylko ostrożnie, tak? Ostrożnie rzucaj. Ale ostre, synku... są, ale ostre te shurikeny. No uważaj, nie skalecz się. Dobra, chodź. Zobacz, nauczyłem się też, szedłem za tobą i widziałem, jak się czołgasz. Nauczyłem się czołgać przy okazji, zobacz. Aj. Ty, kompletnie cię nie widać. Zobacz, widzisz? Patrz, jak się czołgam, widzisz to? Zobacz, tato. Aha! I teraz? To chodź, synek, chodź razem teraz, poczekaj na mnie. Gdzie jesteś? Widzisz mnie? Gdzie jesteś? Tu. Czekaj. No, widzę cię, chodź teraz i idziemy upolować tą owcę. Chodź, upolujemy tą owcę, na górze jest, widzę ją. Patrz, Celuj. Za drugim razem ją ściągnąłem, ja chyba zostanę tatu ninją prawdziwym. Widziałeś to, co synek, zrobiłem? Synek, jak chcesz.
chcesz, to mogę ci dać taką samą zbrojkę, jak ja mam, to samo przebranie ninja, jak ja mam, tylko będziesz mógł je założyć dopiero, jak urośniesz, dobrze? No dobra, tato, to na razie ją trzymaj, to dasz mi, jak urosnę. A nauczyłbyś dobra, mnie jeszcze to... czegoś, bo już się ściemnia, ja chciałbym jeszcze nabyć jakąś super ninja wiedzę i, tak, i będziemy chodź, chyba chodź. Pokażę ci, zaprezentuję ci, jak się wspinać po dużych budynkach. O, a tutaj albo... na przykład, tutaj była taka fajna ścianka, aczkolwiek było tam trochę ciemno. No dobra, prowadź, idźmy za gdzie, tobą. Gdzie, pokaż. Cofnij się już, bo ja tutaj nie dobra. Wejdę, spadłem na dół. Poczekaj, synuś, a ty już idę do ciebie. Ty jak po prostu się wspinasz bez problemu, wchodzisz po wszystkich budynkach, tato, ty dla mnie normalnie chcę być takim jak ty. Jesteś dla ja mnie ci nauczę teraz wspinać się. Jeszcze tą chodź, zbrojkę. Zobacz, patrz. No pokaż. Musisz trzymać takie coś w ręce, zaraz ci to rzucę. No. I patrz, musisz takie coś robić i się wspinasz po prostu. Już ci rzucam, trzymaj synu, tutaj, ja muszę to spróbować, tutaj na dole. Tato. Ja muszę to spróbować. I dawaj za mną się wspinaj. Ja chciałbym teraz kiedyś... jesteśmy ninja, czarni ninja, tak naprawdę nie widać nas, jak jest ciemno, rozumiesz? No, to dawaj. Bo tu możemy na przykład wejść sobie do góry, zobacz. Dobra. Wow, ja tu nigdy nie byłem, nigdy nie dałbym rady tutaj wejść, jakieś skrzynki są nawet, ale puste niestety. Kurczę, idziemy widocznie wyżej? Ktoś tu był wcześniej. Już jesteśmy na samej górze. Może tutaj byśmy już... zniszczyli. Ja nie dam rady tego zniszczyć, za słaby o, jestem. Przepraszam, synku. O, trzymaj. Dobra, chodź, wchodzimy tam. Wspinamy się na dach. O, i dachem jesteśmy teraz. Ja, tu całe nasze miasteczko widać z góry, tato. Coś wspaniałego, cudowny ale widok. Ale ładny widok, co synku? Ja już tu byłem, ale chciałem właśnie tobie zawsze zaprezentować. Jesteś teraz za młody, żeby już takich rzeczy się uczyć jak ja, czyli bycie ninją. Ale chciałem ci to pokazać, nie wiem, z jakieś 5 lat dopiero, ale jak już mnie przyuważyłeś, to, tato, no to muszę ci pokazać. Jestem dumny, że jesteś moim ojcem. Coś wspaniałego. Chodź, wracamy do domu. Synku, dziękuję bardzo. Skaczemy mówisz tutaj. Mi takie miłe słowa, że się zaraz wzruszę. Dobra, chodź tato. Razem pójdziemy do spania i trzeba będzie zaczynać, wiesz co. Wow, jak ja się tu szybko wspiąłem na górę. Idziesz? Idziesz do naszego domku? Idę za tobą, bo już też zmęczony jestem po dzisiejszym dniu. No, powiem ci, że naprawdę to był bardzo pouczający dzień i jestem bardzo, bardzo dumny z ciebie i w ogóle... Dużo cię nauczyłem, co? Dziękuję. Dobra, to co, kładziemy się spać, co? Dobranoc. Okej. Minęło już 5 lat od ostatniego razu, kiedy tato obiecał mi, że da mi strój i miecz prawdziwego ninja. Dlatego z niecierpliwością czekałem na ten moment i w tym momencie mogę stwierdzić, że już jestem duży. Dlatego dzisiaj postaram się porozmawiać z tatą i namówić go właśnie, żeby mi podarował te właśnie rzeczy. Dzień dobry, tato, witaj, co robisz? Witam cię, synu. Słuchaj, no ja kontempluję nad życiem, wiesz? Aha, słuchaj, tato, tak sobie ostatnio myślałem. Pamiętasz, jak kiedyś, jak odkryłem, że jesteś zombie, powiedziałeś, że dasz mi zbroję i katanę taką prawdziwą dla ninja, żebyśmy po prostu razem mogli chodzić na jakieś akcje i w ogóle? Ale synuś, zawsze pamiętać, zawsze będę to o tym pamiętać, słuchaj. Jestem już duży, dlatego myślę, że jest odpowiedni moment na to. Co ty na to? Tak, ja cię mianuję ogólnie na... ninja, słuchaj, na swojego syna ninja, dostaniesz swój mieczyk ninja, dostaniesz właśnie zbrojkę ninja, to przebranie już ci daję, proszę bardzo. Wow. Trzymaj. Dziękuję, tato. I w komplecie jeszcze dostajesz shurikenów sporo. Wow, dziękuję. I co jeszcze? Oraz dostajesz do narząd do wspinania, przyrząd do wspinania tak? Po górach. Jeszcze mieczyk najbardziej, bo jeszcze właśnie jeszcze tego, mieczyk, tego on jest tej katany, tak katany nie widziałem właśnie. Muszę ją zobaczyć. Potrafisz nawet jednym uderzeniem miecza załatwić człowieka. Kurczę, no to ja chcę iść zobaczyć gdzieś to, wypróbować może na czekaj, początku. Czekaj, synuś, dawaj wypróbujesz najpierw na shurikenie. Wow, tato, ja nawet nie zdążyłem pomyśleć, co ja chcę zrobić, już ją załatwiłem. Zobacz, mam dla ciebie mięsko, jak jesteś głodny i nawet skórę, może się przyda chodź, nam. Chodź synuś, bo teraz jesteśmy naprawdę ale prawdziwi ninja. Ja to jest jakaś to legendarna katana, dodałeś mi jakąś legendarną broń. Czekaj, ale ja się jeszcze nie przyglądałem, jak ja wyglądam. Ja, teraz w tej zbroi to ja wyglądam jak prawdziwy ninja. Świetnie, tato, dziękuję ci bardzo, dziękuję. Tak samo jak ja, synu, ale super, fajnie, że ze mną jesteś, fajny jesteś w ogóle. No. Fajnie, że cię urodziłem. No super, ty mnie chyba nie urodziłeś, to mama, która w sumie... No mama cię urodziła, ale fajnie, że starałem się i że jesteś taki super, jaki jesteś. Dobra, chodź, tak zaczniemy polować. Dobra, tato, dawaj, skradamy się. Ja tutaj się czołgam. Ogólnie też się będziesz czołgał?
Tak, no zobacz, ja jestem obok ciebie. Dobra, chodź, robimy podchód. Widzisz mnie czy nie? Tak, widzę, jesteś tutaj w tych gdzieś. Po cichaczu i dawaj teraz, dawaj na TT. Czekaj. Dawaj. Dobrze, ją. Dawaj. Patrz, nawet dawaj. Nie wie co. Nie wie co się dzieje nawet, widziałeś? Dawaj tego tamtego człowieczka. Ja biorę go, wiesz co, ja z miecza biorę go. Ale czekaj, chwila. Dobra, dawaj, jestem gotowy. Nie widzi mnie, zobacz. Tego po cichaczu, synuś. Chwila. Aj, dobra. Atakujemy? Uważaj, no szybko teraz. Dobra, widział mnie. Oj, tato, trafiłeś we mnie. Ała, shurikena mi wbiłeś w nogę. Przepraszam, nie chciałem. Wyciągnij mi w nodze, mam. Czekaj, daj. Ach. O, dobrze, że sobie przysiadłeś. Czekaj chwilę. I tutaj teraz muszę zrobić swoją taką sprytną... Ała. O, dobra. O, dzięki, tato. Już wyciągnąłem ci, już nie masz Dziękuję. Tego. Dziękuję, kurczę, tu jest taki burz, że ja mało co widzę. Ale chodź, idziemy dalej na akcję. I może dzisiaj coś grubszego wykombinujemy, co? Zabrałbyś mnie na jakąś tutaj, lepszą misję? Masz dzisiaj jakiś pomysł na jakąś misję z fajną? Synu, chodź tutaj, ja ci pokażę. Widzisz ten budynek tutaj? Chwila, czekaj, tato, musiałem załatwić krowę. Czekaj, tutaj jest widzisz jeszcze jedna. Dobra, tak? Pokaż. Czekaj, jeszcze tam człowiek jest. Dobra, czekaj, ja użyję tego miecza mojego ninjowskiego. Wow, jak jeszcze wykosiłem tutaj trawę, pięknie. Dobra, jest czysto, tato. Chodź, synuś, czekaj, jeszcze dwa zwierzątka. Musisz stąd zerknąć. Dobra, oczyściłem teren, jest czysto, możemy Dobra. Na spokojnie Super. Porozmawiać, mów. Ale jesteś doświadczonym, powiem ci, ninją. Słuchaj, patrz, widzisz ten budynek? Tak, widzę. Tam musimy się przedostać, musimy wejść najpierw górą, Aha. tam przeskoczyć i jeszcze wyżej na ten budynek, na samą górę i od góry wejdziemy do budynku. A kto tam mieszka w ogóle? Co tam jest takiego? Tam mieszka król Artur i robimy takie coś, że on jest, to jest strasznie bogaty król. Ale nie bierzemy dla siebie tych pieniędzy, tylko te pieniądze oddamy dla bezdomnych ludzi, żeby zrobić dobry uczynek. Dobrze, tato, dobry pomysł. Jesteś naprawdę dobrym człowiekiem, chcesz pomagać biednym? Okej, dobra, to ja już się tutaj szykuję. Wchodzimy, co? Tak, lecimy, chodź. Dobra, dawaj. Ale jest dobrze, synuś, A to najlepszy ten strój, to jest najlepszy kamuflaż, co? Nikt nas w ogóle nie może zobaczyć tak naprawdę, dawaj. Ale ja się cieszę, że cię nauczyłem być ninją, chodź jak tutaj, synuś. Jak ja lubię z góry patrzeć tak naprawdę na te budynki, to z góry wygląda przepięknie, tak naprawdę, no powiem ci, że coś wspaniałego. Chodź, tato, Też tutaj może podoba. Tędy wejdziemy, gdzieś tutaj na początku, nie wiem, może tutaj byśmy zniszczyli. Okej, dawaj, wchodzisz pierwszy, czy ja mam wejść? Dobra, wskakuję. Dobra, akcja. Uwaga, synuś, dawaj, bierzemy do akcji. Dawaj go. Dobra, pięknie, tam są dwóch następni uciekają. Uciekają, dawaj go. Pięknie, Dobrze. Tato. Ale my jesteśmy normalnie w duecie najlepsi. Czekaj. Jezu, tato, zobacz, co tu się dzieje. Ile diamentów, nigdy w życiu na oczy tyle nie widziałem. Synek. Dawaj, biorę, cały stan. O nie, tato, widział ktoś. Dobra, czekaj. Ja go załatwię Dobra, mieczem. mam go, ja Dobrze. Też. Dobrze. Okej, schodzimy na dół, jestem ciekaw, co jeszcze się tutaj kryje w tym zamku, czy nie wiem, co to jest. Masakra. Po cichaczu, idzie. Oj, są. Dawaj, są. Lecimy, dobra. Ucieka tamten ogólny, Ja go załatwię, jako prawdziwy ninja, okej, mam go. Dobrze. Okej, coś tutaj mamy? Nie widzę tutaj. Biegnie. Dobra. Atak, pięknie, Dobrze. Pięknie. O, przepraszam. Ale w ogóle ta zbroja jest naprawdę silna, bardzo, bardzo mocno mnie chroni, nawet jak mnie uderzasz tymi shurikenami, czasami uderzysz mnie w ten właśnie zbroję, w ten pancerz mój i trochę mi zabiera, ale nie aż tak dużo, także jest... O, tutaj jakieś podjąki dostałem z enchantingiem, chodź, rzucę nam pod nogi, może dostaniemy... doświadczenie, dawaj. W każdej skrzyni jest, ja też rzucę nam, będziemy mieć więcej energii. Pięknie, tato... Wspaniała wyprawa, już nawet teraz, gdybyśmy mieli wracać, to już... O, czekaj. O nie, zobaczył mnie. Czekaj. Kurczę. Ja mam pomysł, tato, ja go załatwię. Ukryjmy się. Ja go załatwię. Jak prawdziwy ninja to zrobię. Zróbmy to razem, synek. Dobra, chodź. Kładź się na dół. O, dobra. Robimy zasadzkę. To jest chyba król, w ogóle usiadł na tronie. Widzę. Dobra, nie patrzy. Stąd go zaczniemy atakować, czy z dołu? Dobra, nie patrzy, dawaj. Ja go będę strzelał od tego z mieczyka, co? Dobra, dawaj go. Ja go z miecza. Dobra, zginął. Dobrze. Jest tu ktoś jeszcze? Tutaj, dobra, czekaj, mam pomysł. Są ludzie. Ja się kładę. Kurczę, widzą mnie. Patrz, nie widzi mnie. Wow, mam go i drugi jeszcze. Dobra, mamy ich.
Dobra, tato, gdzie są jakieś skarby? Szukamy jeszcze skarbów. Gdzie tu mogą być skarby? Cześć, już jeszcze nie zauważyłeś tutaj. O, to dawaj, dawaj go. Dobra, tato, musimy szybko, bo zaraz tutaj ja czuję, że ktoś może przyjechać, mogą być problemy. Gdzie tu jest jakiś skarb? Jak wyglądam na tronie, synuś, weź zobacz. Ty, no zrobię ci zdjęcie, dawaj, stawaj, tato. Dobra? No. Dobra, mam na pamiątkę, wyślę ci później. Czekaj, szukajmy skarbu. Tutaj mam 2 diamenty jeszcze, okej. Okay. Bierz, tato, jak najwięcej. Szukajmy. Czekaj, może gdzieś tutaj, gdzieś przy tronie. W tym tronie musi być na pewno. Dawaj, szukaj. Weź tam rozkop jakoś czy coś. Jest skrzynia. Synek, pokaż, co tutaj jest. Tutaj, zobacz. Uje, tato. Tato, ile tu jest bloków diamentowych? Co tam widzisz? Synek, mam już 400 bloków diamentowych. Uciekamy jak najszybciej. Musimy stąd zwijać. Będą problemy. No, uciekajmy. Nie wierzę. Chodźmy, lepiej się naprawdę, wspinajmy górą. O kurczę. Król... Szybko, tak, synek. Tak, uciekajmy. Szybko. Musimy stąd uciekać, tato, jak najszybciej. Musimy zwiewać do domu. Będą z tego jakieś problemy. Ja to czuję. Musimy zwiewać. Ja nie wiedziałem, że król Artur ma taką dobra. W ogóle gotówkę. Szybko. Ściągajmy stroje. Jakby nigdy nic. Jesteśmy teraz zwykłymi mieszkańcami, żeby się nie skapnęli. Szybko. Zdejmij strój, jakbyśmy byli zwykłymi mieszkańcami. I sobie teraz powoli idziemy. Bez pośpiechu, bo będzie podejrzani. Schowaj miecz. Właśnie. Dobra, za chwilę do skrzyni. O, dzięki, jeszcze masz tu doświadczenie. Dobra, trzymaj. Za chwilę do skrzyni, tato, wsadzę wszystkie rzeczy, które zdobyłem, zobacz, nie uwierzysz, ile tego jest. Ja, musimy to teraz rozdać biednym, wiesz? Ale super, zrobimy synek, dobry jak uczynek. Jak ja się cieszę, że ze mną się na taką wyprawę wybrałeś. No było mega. No po prostu chodź, jestem tato. Tak zadowolony, że ja, to żart. Ja idę, ja muszę normalnie się położyć. O nie, tutaj ktoś nas przyszedł wkradł się do naszego domu, ale na szczęście nie mieliśmy nic do ukradzenia. Dobra, ja się kładę, tato. Ja idę spać, bo jestem padnięty. Dobranoc. No cześć, do jutra. Dzisiaj jest sobota, a jak co każdą sobotę robię dobry uczynek i uszczęśliwiam ludzi. Chodzę i rozdaję diamenty, które właśnie zdobyłem. Tata już właśnie z samego rana poszedł gdzieś właśnie już na grzyby, bo on już jest za stary, żeby chodzić na jakieś akcje. Ja teraz trochę chodzę na takie akcje jakieś ninjowskie, ale dzisiaj mam właśnie dobry dzień. Z tatą już trochę tutaj nazbieraliśmy właśnie tych fantów, dlatego wezmę sobie dzisiaj parę bloków, parę staków bloków diamentowych i zrobimy jakiś dobry uczynek, może właśnie jakimś potrzebującym ludziom porozdajemy i będziemy się naprawdę dobrze czuli, że zrobimy tak naprawdę dobry jakiś uczynek. Okej, tak więc idziemy. I tutaj w ogóle widzę jakiegoś pana, już siedzi i zbiera. O, ktoś tam się czai za nim. Ja muszę go uratować. Chwila. Co, on chce go ukraść. Ja go zabiję. Cześć, daj no 2 złote. Ej, chwila. 2 złote, proszę. Jakiś koleś się za tobą czaił. Jestem biednym bezdomnym, daj 2 złote. No ja ci dam, ale słuchaj w ogóle, wiesz, że tutaj ten za tobą chciał... O, załatwiłem go. Chciał w ogóle ci chyba coś z tego twojego, tej twojej doniczki wyciągnąć, tak mi się zdaje, wiesz? Tak się czaił. Naprawdę chciał okraść bezdomnego człowieka? No, ale tak mi to wyglądało. Słuchaj, no mam parę bloków diamentowych, no to ci dzisiaj zrobię niespodziankę kurczę. I ci dam jednego. No nie wierzę, dziękuję bardzo, no ja cię kręcę, to jest mój najszczęśliwszy dzień w życiu. Ale weź powiedz w ogóle, Tak w ogóle weź powiedz, czemu ty jesteś bezdomny? Czemu na przykład nie pójdziesz do pracy, nie będziesz pracował, tylko tak wolisz siedzieć na ulicy i od ludzi zbierać pieniądze? O co chodzi? Słuchaj, to jest taka sytuacja, że ja po prostu nigdzie mnie nie chcą. Szukałem pracy dość długo i no nikt mnie nie chce do pracy. I na ulicy jestem mieszkasz? Jestem bezdomny. Na ulicy mieszkam, tak, czasami na ulicy, czasami pod mostem, różnie to bywa, prowadzę koczowniczy tryb życia, tak to można nazwać. Słuchaj, w ogóle, jak coś... A jestem bezdomny, daj jeszcze może... Wiesz co, ja ci mogę dać coś innego, zobacz, ja ci mogę dać takie 3 shurikeny ci dam, to są bardzo ostre, uważaj, to są... Ej, oła! O, ej, nie możesz tak robić! To są bardzo ostre i niebezpieczne narzędzia. Słuchaj, jeśli ktoś będzie chciał ciebie zaatakować albo się właśnie czaić, wyciągnąć ci pieniądze właśnie z twojego tutaj kuferka,
to pamiętaj, rzuć tym go w jego nogę i na pewno go jakoś skaleczysz i będziesz mógł się bronić. Taka moja rada. No ale księciu, no daj no jeszcze blok diamentowy, no. No ale nie mogę, wiesz co, ja tutaj kurczę muszę jeszcze innych uszczęśliwić i no, no jeden proszę, blok... No proszę, daj, wiem, że masz, no daj no, jeszcze. No mam jeszcze dużo, ale wiesz co, jeszcze jest dużo bezdomnych i muszę innych też uszczęśliwić, także ja będę leciał, no powinieneś być zadowolony, dostałeś blok diaksowy, także powinieneś... Ała, ej, nie bij mnie, bo zaraz ci zabiorę no dobra, ten blok. Dobra, przestań, idź już. Dobra, idę, kurde, co tu, jakaś świnia mi w ogóle. Dobra, idziemy szukać następnych bezdomnych, już akurat ciemno, ale na pewno nie idziemy do króla, kurczę, muszę... O nie, on tu idzie za mną, dobra, idziemy w ogóle, co mu głupiego jeszcze do głowy przyjdzie, musimy uciekać. Rzuca we mnie tymi shurikenami, ała. W ogóle, kurde, typek chory jest psychicznie, ma jakieś problemy z głową. Chodź tutaj! O co mu chodzi? Ej, nie chodź idź za mną, tutaj. Co ty chcesz? Co ty ode mnie chodź chcesz tutaj, w ogóle? Stój, weź mnie zostaw. Stój, chcę z tobą pogadać. Ej, nie, spokojnie, ja idę. Stój chwilę. Ja idę. Chcę z tobą porozmawiać, no stój na chwilkę. Muszę uciekać, czekaj. Stój, bo strzelam. Gdzie? Stój, bo strzelam. Co ty masz broń jakąś? Ej, nie strzelaj, stój, dam ci. Stój, bo strzelam, mówię, to ty nie jesteś bezdomny. Dobra, stoję. Ręce do góry, dobra, stój, bo strzelam. Dobra, stop. Leżę, nic, dawaj nic jeszcze mi nie bloki diamentowy. Dobra, daj jeszcze bloki. Jednego ci dam, jednego trzymaj, weź. Wiem, że masz więcej, wyskakuj ze wszystkich bloków diamentowych. Dobra, dwa, już koniec. Więcej. Koniec. Więcej, daj. Koniec. Daj, bo strzelam. Nie rób mi nic. Zaraz cię rzucę shurikenem. Ej. No, oddaj jeszcze, ja chcę jeszcze. No nie, o, już ci to, więcej proszę. Nie dam, muszę innych jeszcze uszczęśliwać bezdomnych. Dawaj. Juhu, teraz już nie będę bezdomnym. Jak dużo bloków diamentów. Ile sprzętu ninja. Biorę i uciekam do domku.